Także widzicie Państwo, tutaj było powiedziane, nie wiem czy Państwo słyszeliście, czy to się w tej audycji poprzedniej zmieściło, czy nie, że wszystko się nagle zmieniło na świecie. Nikt nie przypuszczał, nawet się nie domyślał, że takie morderstwa będą miały miejsce. To znaczy, wiecie Państwo, w związku z uchodźcami, nikt nie przypuszczał. Nikt nie wiedział, że świat będzie miał tego typu problemy. Państwo pamiętacie, że we Włoszech były mafie. To był strach wielki, padł na narody. Tam dwie osoby zabili i się wszyscy trzęśli, wszyscy się bali. A tutaj Państwo, setki tysiąc. Nie da się tak w 100% do każdej kropki uregulować przepisami, prawda? Obowiązuje również dobre obyczaje kupieckie, obowiązują różnego rodzaju zobowiązania, także nie tylko materialne. I faktycznie, jeżeli regulacje idą zbyt daleko, no to po prostu nawet ci, którzy przestrzegali regulacji, czują się zwolnieni, bo uważają, że państwo jest zbyt opresyjne. Zresztą mamy takie przypadki w wielu krajach świata, prawda? Co dzieje się tylko ze szkodą dla gospodarki, dla samego społeczeństwa, jest jakby po pierwsze. Poszanowania prawa, tak, oczywiście. A po drugie, no też jeżeli przepisy idą zbyt daleko, no to społeczeństwo zniechęca się do tych, którzy takie przepisy krują. Stąd znowu WCD elastyczności Węgrów, którzy się wycofali z tego zakazu tylko dlatego, że większa część opinii publicznej się okazało, że jest przeciwko zamknięciu sklepu w niedzielę. Panowie, zmieniamy temat, ale o przepisach będziemy teraz rozmawiać, bo szykują się nowe przepisy, między innymi dla firm, duże zmiany w podatkach, kaucje rejestracyjne, możliwość łatwiejszego wyrejestrowania firmy, wyższe sankcje karne za zawyżanie zwrotów. Ministerstwo Finansów kończy pracę nad nowelizacją ustawy o VAT. Czy to są oczekiwane zmiany dla pracodawców? Pan Marek Płoczko. To znaczy tak, no wszystkie zmiany podatkowe wymagają bardzo dużej precyzji wyrażania się, prawda? Znaczy dopóki jest mowa o jakimś dążeniu, o pewnym kierunku, no to jeszcze można powiedzieć, no okej, dobrze, to są dążenia w dobrym kierunku. Natomiast później diabeł zaczyna tkwić w szczegółach, w literze, w konkrecie, prawda, w interpretacji tego wszystkiego. Stąd dopóki tekst nie będzie ostateczny, to trudno się na temat jednoznacznie wypowiadać. Ja myślę, że większość zmian idzie w dobrym kierunku, natomiast są pewne niektóre, które na dzisiaj budzą pewne wątpliwości. To ma być taka kompleksowa. Chociaż weźmy ten przykład kaucji, prawda? Mm-hmm. Przykład kaucji zawsze jest przypadkiem, znaczy kwestią taką dosyć dyskusyjną, bo on eliminuje część podmiotów z rynku, prawda? I na ile, czyli zaburza, w pewnym sensie zaburza konkurencję, tylko na ile eliminuje tych potencjalnie nieuczciwych, a na ile eliminuje również tych, którzy po prostu działają w mniejszej trochę skali i szczególnie to w niektórych branżach, prawda, bo też zależy od branży. No w założeniu to rozwiązanie ma walczyć z tą luką VAT-owską. To są dziesiątki miliardów, aż do stu kilkudziesięciu, jeżeli dobrze szacunki pamiętam. I to jest tak jak w przypadku pierwszego naszego tematu, bardzo duża przestrzeń do poprawienia. Ja taki przykład może dam. Mamy w centrum biuro i koło nas jest taka firma, która wynajmuje, można tam spółkę sobie zarejestrować, takie półkowe spółki kupić i tam kiedyś jak wszedłem do właściciela, to akurat wszedł komornik, który pochwalił się, że w samej dzielnicy Śródmieście ma niewyegzekwowanych 6 miliardów roszczeń wynikających z wyłudzonego podatku VAT. Przypomnę, że to jest tylko dzielnica Śródmieście i w dzielnicy Śródmieście są przynajmniej 3 urzędy skarbowe. 10 miliardów złotych, to a propos pana 6 miliardów, 10 miliardów złotych, tyle dodatkowych środków z podatków chce uzyskać w przyszłym roku, w 2017 roku. Tam jest. Tak, polski rząd. Dlatego, że czyli tego typu transakcje, ich się nie da, tak, znaczy nie jestem specjalistą, ale jak się zastanowić nad tym, nie da się zrobić, jeżeli ktoś wewnątrz tych struktur państwowych nie współpracuje z przestępcami. Pan Rafał Sadow? Wydaje mi się, że najważniejszą kwestią w tych zmianach jest penalizacja tych bardzo dużych wyłudzeń, jeśli chodzi o podatek VAT, bowiem kara 25 lat więzienia za te najwyższe wyłudzenia jest takim dość dużym odstraszaczem.
Jeśli byśmy wprowadzali bardzo dużo modyfikacji, jeśli chodzi o kwestie prawne, no tutaj zawsze przestępcy mogliby szukać swoistego rodzaju luk, sposobów na uniknięcie tego. No tutaj groźba 25 lat więzienia, no już ich samych będzie odstraszać dość mocno przed tego typu działaniami i wydaje mi się, że właśnie groźba więzienia może ukrócić w jakimś sensie ten dość szeroki proceder, no w tym momencie chyba najszerzej obserwowany, jeśli chodzi o rynek paliw. No tutaj mamy ten pakiet paliwowy cały, który ma pomóc w tej walce, on ma być tym orężem w walce z szarą strefą. Pan Marek Kłoczko. No tak, to znaczy z tym, że jak popatrzymy tak trochę kilka lat wstecz, prawda, no to były różne, był rynek złomu, prawda, patologiczny został uregulowany tak zwanym VAT-em odwróconym, był rynek, czy jest rynek paliw, prawda, czyli paliwa do grzania, paliwa do produkcji rolnej, prawda. Różne poziomy akcyzy. Różne poziomy akcyzy, prawda. Czym bardziej skomplikowany jest system, tym on rodzi większe szanse patologii, prawda? W związku z tym ja nie jestem taki pewien, czy sam fakt, że ktoś może potencjalnie dostać 25 lat, to odstraszy tych dużych przestępców. Czy to będzie skuteczne? Czy to będzie skuteczne? To oby. Panie prezesie, może być skuteczne? Myślę, że pan prezes powiedział, poruszył ważną kwestię. Im system jest bardziej skomplikowany, tym trudniej nauczyć urzędników. Trzeba ich więcej, żeby kontrolowali. No, w Biblii jest napisane, procedujcie, drogi panu, a nie róbcie system, który jeszcze jakby pomaga przestępcom, ale też pomaga kombinować i wymaga kombinowania. Znaczy każdy, kto wystawia faktury, zatrudnia ludzi, decyduje się na takie działanie i życie przedsiębiorcy, dlatego że chce coś wytworzyć, wyprodukować, coś ciekawego zbudować, a nie powinien poświęcać mnóstwa czasu na zastanawianie się, w jakim systemie funkcjonuje, a to jest system, w którym niestety tą przewagę konkurencyjną zdobywają właśnie osoby, które go wykorzystują nieuczciwie. No właśnie wszystko byłoby dobrze i te rozwiązania, o których mówimy, skomplikowane nie byłyby potrzebne, gdybyśmy wszyscy byli uczciwi. Nie, gdyby system był prostszy, bo prostszy system jest prostszy do sprawdzenia. Nie chodzi o to, żeby bardzo dobrze wyszkolić całą masę urzędników, tylko żeby było mniej przepisów, które oni muszą sprawdzać. Bo jeżeli ja też jestem przedsiębiorcą, jeżeli ja wydaję jedną złotówkę w podatkach, to za tą złotówkę państwo zatrudnia urzędnika i ja muszę kolejną złotówkę wydać, żeby obsłużyć jego potrzeby, znaczy tego urzędnika. Więc ten system jakby się tak, no sam się za... Sam się dusi. I tu jeszcze jedna rzecz chyba istotna, mianowicie, ponieważ te patologie zdarzają się we wszystkich krajach europejskich, tam gdzie jest system VAT, to wiem, że są prowadzone prace także na poziomie Unii Europejskiej eksperckie, tak aby ten system zmienić, ale właśnie w kierunku pewnego uproszczenia, uszczelnienia, ale i uproszczenia, prawda? Tak, bo też Unia Europejska czy Komisja wydała oświadczenie, czy Eurostat, już nie pamiętam, ale to było kilkaset miliardów euro rocznie jest wyłudzane w podatku VAT globalnie w Unii Europejskiej, więc ten problem jest w samym systemie. Tak, to pokazuje, jak ogromny jest to problem. Chociaż nasi sąsiedzi Czesi poradzili sobie, może nie w 100%, ale dobrze sobie radzą i oni są takim przykładem na to, że można sobie poradzić i z tą szarą strefą, choćby w branży paliwowej. Panowie, o rynku pracy chciałam, żebyśmy jeszcze powiedzieli. Rośnie zatrudnienie i wynagrodzenia w przedsiębiorstwach, takie są dane GUS-u. W sierpniu przeciętne wynagrodzenie w firmach było o prawie 5%, 4,7% wyższe niż przed rokiem. Czyli mamy ciągle bardzo dobrą sytuację na tym rynku pracy, pan prezes Marcin Raszkowski. No to z tego się należy cieszyć i to jest tak naprawdę efekt, w ten sposób pokazuje się zielone wyspy, trochę przewrotnie to powiem. No i to jest dobry jakby efekt pracy rządu, myślę, że to jest, ale ta praca moim zdaniem wynika tak naprawdę przez tworzenie atmosfery, bo te wszystkie rzeczy, o których od 45 minut rozmawiamy, to jest tak naprawdę poboczne wokół samej atmosfery uczciwego zachowywania się, tak? Jeżeli mamy jakieś patologie, to one są, no ktoś próbuje przynajmniej coś z nimi zrobić, tak? Nawet jeżeli chodzi o to, nie wiem, o spółki Skarbu Państwa, jeżeli chodzi o podatki, przynajmniej ktoś zauważa, że jest problem i zaczyna coś z tym robić.
i myślę, że takiego nastawienia coraz większej grupy Polaków, czy liczby Polaków do tego, że po prostu warto być uczciwym i to wtedy tą wartość, tą Rzeczpospolitą się buduje. Myślę, że z tego też wynika optymizm. Niekoniecznie z tego, że te posunięcia jakby formalne rządu wszystkie są bardzo dobre. Pan Rafał Sadoch? Jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, to bieżąca, bardzo dobra, najlepsza od 20 kilku lat sytuacja na rynku pracy, bo mamy rekordowo niskie stopy mamy rekordowo niską stopę bezrobocia, nie jest absolutnie związana z bieżącą polityką rządu, bowiem sytuacja na rynku pracy reaguje z pewnym opóźnieniem. To opóźnienie wynosi od roku do 2 lat. Także bieżący spadek stopy bezrobocia, bardzo wysokie zatrudnienie, wzrost płac jest de facto skutkiem tej poprawiającej się koniunktury, którą widzimy od 2 czy 3 lat. Jeśli popatrzymy na to, co się dzieje w realnej gospodarce, to dane za drugi kwartał były dużo słabsze od oczekiwań. Jeśli chodzi o dane o produkcji przemysłowej czy sprzedaży detalicznej, to są takie najważniejsze miesięczne dane. Te poznamy w dniu dzisiejszym za sierpień, ale jeśli chodzi o te lipcowe, to one dość mocno rozczarowały. Zasiały dużo obaw, jeśli chodzi o tą perspektywę gospodarczą w drugiej połowie roku i materializują ten scenariusz, w którym de facto polska gospodarka nie musi przyspieszać w dalszej części roku, a jeszcze kilka miesięcy temu duża część rynku oczekiwała, że wzrost gospodarczy będzie wzrastał gdzieś do około 4%. Ale perspektywy dla rynku pracy nadal są dobre. Bo tak jak mówiłem, rynek pracy reaguje z pewnym opóźnieniem. I tutaj ta sytuacja, co by de facto się nie działo w tym czy w przyszłym miesiącu, ona będzie się poprawiać. Stopa bezrobocia pewnie na jesieni nieco wzrośnie na skutek efektów sezonowych, ale również na koniec roku będzie najwyższa, jeśli chodzi o końcówkę roku, najniższa, jeśli chodzi o końcówkę roku w historii. Tutaj na stopę bezrobocia również wpływają względy demograficzne. Mamy stopniowo, czy też będziemy odczuwać spadającą ilość rąk do pracy i właśnie w konsekwencji tego naturalnym jest, że ta stopa bezrobocia będzie spadała i jeśli już mówimy o tej stopie bezrobocia rejestrowanego, bo gdy spojrzymy na tą stopę bezrobocia, którą mierzy GUS, tą BL-owską, to ona wskazuje, że bezrobocie de facto realnie jest w okolicach 6%. Czyli to bezrobocie jest porównywalne do tych krajów o najniższym bezrobociu, jeśli chodzi o Unię Europejską, a na tym poziomie stopa bezrobocia de facto już właśnie przyczynia się, że płace rosną w tym około 5-procentowym tempie. Pan Marek Kłoczko, mamy świetną sytuację na rynku pracy, bezrobocie spada, wynagrodzenie rośnie. Z czego to wynika? Pan prezes Marcin Roszkowski powiedział, że na pewno przyczyniła się do tego polityka rządu. Pan Rafał Sadoch powiedział, że raczej demografia i to, że to w dłuższej perspektywie będziemy mieć, mamy odreagowanie na rynku pracy. Też, po pierwsze, jeżeli tak wyrwiemy z kontekstu sam rynek pracy, to faktycznie sytuacja jest świetna. Mamy rynek w tej chwili pracownika i metodologią, która jest stosowana w całej Europie, czyli tą BL-owską, w wielu najbardziej rozwiniętych regionach kraju to bezrobocie jest około 4%, bo tu mówimy w tej chwili o średniej, takie niecałe 6 w skali kraju. Oczywiście z punktu widzenia pracowników to jest dobrze. Czy to będzie się przekładało na także dynamiczny rozwój gospodarki, to tu już mam pewne wątpliwości, bo mamy kilka równoległych procesów, które przebiegają. Z jednej strony to te demograficzne, ale ja mam na myśli tutaj fakt, że najliczniejsze roczniki wyżu powojennego właśnie odchodzą na emeryturę, a jak jeszcze będzie obniżony wiek emerytalny, to one szybciej będą odchodziły. To jest po pierwsze. Po drugie, jednak program 500+ zaowocował, że część matek zajęła się dziećmi. Nie, jeszcze trudno jest to wymiarować, ale takie przypadki są znane. To, o czym panowie mówili, jest to też prawda. Mimo chęci rządu powstrzymania, w dalszym ciągu trwa emigracja Polaków. Panowie, mamy 3 minuty, my o rynku pracy powiemy jeszcze chwilkę, ale musimy też skomentować, porozmawiać o tych danych z przemysłu, z produkcji przemysłowej, bo dzisiaj o 14 poznamy dane. Czego my możemy się spodziewać? Czy te dane będą lepsze od tego lipcowego odczytu, bardzo słabego zresztą? Pan Marcin Roszkowski.
Ja tutaj czytam właśnie depeszę PAP-u, że tylko 15 miliardów na koniec sierpnia wyniósł deficyt, to jest 27% planu. A propos danych, no jaki odczyt będzie, to zobaczymy. Ja bym chciał jedną rzecz ad vocem powiedzieć. Co robi rząd? Rząd przekierowuje, redystrybucja środków z budżetu idzie w kierunku biedniejszych i średnich grup Polaków i myślę, że to też się będzie jakby wpływać na te elementy, o których rozmawialiśmy. Pan Rafał Sadoch, powiedzmy o tej produkcji przemysłowej. Czego pan się spodziewa dzisiaj po tej godzinie 14? Jaki to będzie odczyt? Co się dzieje w tym naszym przemyśle? Z naszego odreagowania wobec tego, co widzieliśmy w lipcu, wydaje się, że te odczyty będą lepsze i wskazał, że jednak ten lipiec był swoistego rodzaju wypadkiem przy pracy. No tak jak wcześniej powiedziałem, nie powinniśmy spodziewać się silnego odbicia, które de facto by wskazało na przyspieszenie wzrostu gospodarczego, no bo gdy popatrzymy dane zarówno o PKB, to tutaj niestety, ale jednak jeszcze nie widać tego wpływu programu 500+. Konsumpcja Polaków utrzymuje się na podobnym poziomie co w 2015 roku i to oczekiwane przyspieszenie gospodarcze no, stopniowo odsuwa nam się w czasie na bardziej na 2017 rok niż drugą połowę 2016 roku, aczkolwiek te dzisiejsze dane będą z pewnością lepsze od tych ubiegłomiesięcznych. Czyli jakie? Wydaje mi się, że produkcja przemysłowa powinna powrócić nad kreskę, bowiem jeśli chodzi o tą produkcję przemysłową w lipcu, ona była ujemna. Zapewne jeśli chodzi o produkcję budowlano-montażową, tutaj mieliśmy prawie 2% spadki. No nie wydaje się, aby one tutaj znacząco wyhamowały. Jeśli chodzi o produkcję przemysłową, takim głównym czynnikiem, który ją hamuje, są inwestycje infrastrukturalne związane właśnie z przestawianiem się z jednej perspektywy unijnej na drugą. I no, ciężko tutaj oczekiwać, abyśmy w tej drugiej połowie roku zobaczyli powrót produkcji budowlano-montażowej no, znacząco nad kreskę. Jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, ona na pewno się poprawi, no bo prędzej czy później te środki z programu 500+ muszą wypłynąć na rynek, muszą się pojawić. No, dodatkowo wcześniej mówiliśmy bardzo dużo o dynamice płac. Ona w tym momencie wynosi 5%. Gdy nałożymy na to deflację prawie 1%, mamy już około 6%. I mówiliśmy również bardzo dużo o rynku pracy. I gdy na ten silny wzrost płac, na tą deflację dodamy jeszcze wzrost zatrudnienia, to mamy do czynienia z sytuacją, gdzie realnie pracujący, czy też grupa osób pracujących ma do dyspozycji prawie o 10% więcej niż przed rokiem. To prędzej czy później musi przełożyć się pozytywnie na gospodarkę i dane o sprzedaży detalicznej. Panowie, my w ubiegłym miesiącu mówiliśmy o problemach w branży budowlanej. Mówiliśmy właściwie o tym, że można powiedzieć, że w budowlance mamy recesję. Czy rzeczywiście to... ...umowę lub na piśmie potwierdzić ustalenia co do warunków zatrudnienia, a także zapoznać pracownika dokładnie z regulaminami i zasadami obowiązującymi w danej firmie, tak żeby nowa osoba miała pełną wiedzę o tym, jakiej pracy się podejmuje. Jeżeli więc ktoś zaproponuje ci pracę, ale nie będzie gotów udostępnić ci dokumentów przed pierwszym dniem, złamie prawo, ponieważ to zgłosić do inspekcji pracy. Za niedopełnienie tych obowiązków pracodawca musi liczyć się z grzywną, która może wynieść nawet 30 tysięcy złotych. Zmianą przyklasnęli wszyscy uczciwi pracodawcy, ale mają jeszcze jeden postulat. Chcą, aby do przepisów wprowadzono możliwość automatycznego rozwiązania umowy o pracę w sytuacji, gdy osoba, która podpisała już umowę o pracę, porzuci ją albo nie stawi się pierwszego dnia bez poinformowania o tym przełożonego. Inaczej może bowiem wyniknąć problem ze zwolnieniem takiego nieuczciwego pracownika. Poradnik TOK FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Kraj się wali, jak co tydzień. Ale nie traćmy rozsądku i humoru. Wytłumaczymy wam każdą katastrofę. Zrozumiecie ją, nim zginiecie. Prawda nas zaboli. Poniedziałki po 15. Piotr Najsztub, zapraszam. Reklama. Dzień dobry, poproszę bilet do Warszawy. Pani Małgorzata Pieńkowska. Ale miło zapowiada mi się dzień. A ostatnio ciężko z tym u mnie. Dlaczego? Dużo się denerwuję i nie mogę spać. Proszę kupić w aptece Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. A 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł.
Positivum. Oszczędź sobie nerwów. Greta Gerwig. I've got two checks this month. Ethan Hawke. This young woman got two checks and I don't have any. Bill Hader. A waste. He's not a paper product. Maya Rudolph. I have heard myself described as a psychotic bitch. Oraz Julian Moore. You're going to manipulate us all. W inteligentnej, miejskiej komedii romantycznej Plan Maggie. W kinach od 23 września. Przesuwam się o trzy pola i... Wyciągasz kartę. O... Spotykasz strażnika przyszłości. Ekstra! Dodatkowe moce! Zostań strażnikiem przyszłości twojego dziecka. Już dziś wyposaż się w pakiet strażnika. Oszczędzanie z ochroną kapitału, ubezpieczenie na co dzień i premia do 500 zł co roku. Nationale Nederlanden. Sprawdź na nn.pl. Regulamin promocji znajdziesz na nn.pl. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady halitomin tabletki do ssania. I to pomogło. Suplement diety halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Twoi bliscy liczą na ciebie w dzień i w nocy. Dlatego bóle stawowe, mięśniowe czy reumatyczne nie mogą cię ograniczać. Możesz liczyć na Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 19 września, minęła 11. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec. Premier Słowacji zapowiada, że Unia da nauczkę Wielkiej Brytanii i pokaże innym krajom, dlaczego warto pozostać członkiem wspólnoty. 343 mandaty w Dumie dla jednej Rosji. Minister Ochrony Socjalnej Estonii chce uzależnić wysokość emerytury nie od zarobków, a od przepracowanych lat. Premier Słowacji zapowiada, że Brexit będzie dla Londynu bardzo bolesny i że sprawi to Unia Europejska. W wywiadzie dla Financial Times Robert Fico blefem nazywa też pewność brytyjskich władz co do tego, że negocjacje rozwodowe przebiegną spokojnie i że wszystko będzie dobrze, bo według premiera Słowacji Wielka Brytania straci na opuszczeniu wspólnoty europejskiej, jej sytuacja się pogorszy i z pewnością nie będzie ona mogła liczyć na czerpanie korzyści ze wspólnego rynku, jednocześnie traktując pracowników Unii jak obywateli drugiej kategorii. Fico podkreślił, że negocjacje z Brytyjczykami mają być nauczką dla innych, pokazać im, dlaczego warto pozostać członkiem wspólnoty. Teraz jedna Rosja ze zdecydowaną większością w Dumie, większością kwalifikowaną 2/3 głosów. We wczorajszych wyborach partia stanowiąca zaplecze prezydenta Władimira Putina zagwarantowała sobie bowiem 343 z 450 mandatów. Poinformowała o tym Centralna Komisja Wyborcza po przeliczeniu 93% kart do głosowania. Na drugim miejscu znaleźli się komuniści. Ile takich ludzi umarło? Im przypadły 42 mandaty, też trzecim wynikiem i 39 mandatami mogą pochwalić się nacjonaliści Władimira Żirinowskiego. Ostatnią czwartą partią, która weszła do Dumy, jest Sprawiedliwa Rosja, dowodzona przez Siergieja Mironowa. Jej przypadły 23 mandaty. Trzy mandaty przypadły też pojedynczym przedstawicielom ugrupowań, które nie przekroczyły progu wyborczego. Wybrano ich w okręgach jednomandatowych, a wśród nich jest jeszcze jeden polityk niezależny, czyli niezwiązany z żadną partią. Minister Ochrony Socjalnej Estonii chce podnieść wiek emerytalny do 70 lat stopniowo do 2040 roku. Proponuje też, by wysokość świadczenia zależała od liczby przepracowanych lat, a nie od zarobków. I zastrzega, że bez reformy obecnego systemu przeciętna emerytura w Estonii spadnie poniżej 300 euro miesięcznie. Słuchasz informacji TOK FM. Smoleńska podkomisja nie ma żadnych materiałów, które pozwalałyby postawić Jerzego Millera przed Trybunałem Stanu, ocenił w poranku radia TOK FM Maciej Lasek, tym samym szef państwowej komisji.
Komisji Badania Wypadków Lotniczych odniósł się do słów wiceszefa MON-u, że Millerem powinna zająć się także prokuratura. Miller, minister spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska, kierował komisją badającą przyczyny katastrofy smoleńskiej i według Laska zakusy polityków Prawa i Sprawiedliwości, by postawić go przed Trybunałem Stanu, to gra polityczna. Po ostatniej konferencji podkomisji, którą zapowiadano, że będą to materiały przełomowe, nie pokazano nic, co w jakikolwiek sposób zmienia przyczynę wypadku. Komisja Millera uznała rozbicie się rządowego Tupolewa właśnie za wypadek, a działająca przy MON-ie smoleńska podkomisja za kluczowy materiał obciążający Millera uważa nagranie, na którym sugeruje on, że raporty polskiej i rosyjskiej komisji badającej katastrofę powinny być spójne. Gra o Tron zdobyła w tym roku 12 statuetek Emmy, w tym dla najlepszego serialu dramatycznego za reżyserię i scenariusz. 12 tegorocznych statuetek plus 25 z lat poprzednich sprawiło, że produkowana przez HBO Gra o Tron zdobyła ich już w sumie 37 i stała się nowym rekordzistą, jeśli chodzi o Emmy. Nagrodę dla najlepszego miniserialu zdobył American Crime Story, sprawa O.J. Simpsona, zaś za najlepszy serial komediowy uznano Figurantkę. Natomiast najlepszym filmem telewizyjnym minionego roku okrzyknięto specjalny odcinek Sherlocka Holmesa zatytułowany Sherlock i upiorna panna młoda. To są informacje radia TOK FM, a w nich sport. Agnieszka Radwańska nadal jest czwartą rakietą świata, a stawca od 2 tygodni przewodzi Angelika Kerber. W nowym rankingu WTA wielkich zmian nie ma, ale do końca sezonu pozostało jeszcze kilka obfitujących w turnieje tygodni. Krzysztof Sendecki. Po US Open najlepsze tenisistki świata powoli zbliżają się do końca sezonu, chociaż Agnieszkę Radwańską tej jesieni czekają jeszcze 4 turnieje w Azji. Jeśli Polka obroni punkty, a w zeszłym roku zdobyła ich sporo i nie wypadnie z czołówki, sezon zakończy turniejem Masters, który przed rokiem wygrała. W tej chwili Radwańska jest 4. w rankingu, 1. trójka bez zmian, 2. tydzień na prowadzeniu Niemka polskiego pochodzenia Angelika Kerber przed Serena Williams i Garbinem Muguruzą. Z pierwszej setki wypadła Magdalinet, w rankingu spadły też Urszula Radwańska i Paula Kania. Krzysztof Sendecki, TOK FM. Spadek zanotował też nasz najlepszy tenisista Jerzy Janowicz. Obecnie w rankingu ATP zajmuje on 169 miejsce, o 3 oczka gorsze niż przed tygodniem, zaś liderem pozostaje Serb Nowak Dziokowicz. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w Radiu TOK FM o 11.20. Pogoda. Na południu Polski możliwy dziś słaby deszcz, tam też najwięcej chmur. W pozostałych regionach sporo słońca, ale już nie tak ciepło jak przez ostatnie dni. W Krakowie 14 stopni, w Trójmieście, Katowicach, Białymstoku i Rzeszowie 15, we Wrocławiu, Radomiu i Elblągu 17, w Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy, Toruniu i Warszawie 18, a w Szczecinie oraz w Lublinie 19 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, w studio gość, syn marnotrawny, można by rzec, redaktor Wirosław Karas, korespondent czeskiej telewizji w Polsce i w Rosji. Dzień dobry. Dzień dobry. Powraca po 4 latach? Tak, po ponad 4 latach wracam z Moskwy do Warszawy. I co, pierwsze wrażenia? Nic się nie zmieniło. W Polsce? Tak. Nie, no zmieniło się bardzo dużo, są nowe drogi. Są nowe drogi, są nowe pociągi, nowe tory, ale zmieniło się oczywiście dużo. Wróciłem do kraju, który, jeżeli chodzi o politykę, można mówić, to oczywiście jest inny kraj, nie tylko przez to, że jest inny rząd. Kiedy ja wyjeżdżałem, był inny. Po prostu są inne regule gry, bym powiedział, na scenie politycznej, nie posłowie. I powiedziałbym, że przede wszystkim wróciłem do kraju, który stosuje inną politykę, którą ja znałem wcześniej. Bo pamiętam przed 4 laty i wcześniej, kiedy rozmawialiśmy tutaj z korespondentami zagranicznymi, wielu z was podkreślało, że no właściwie w Polsce to jest tak, że jak człowiek wyjeżdża na miesiąc, czy na 2, czy na 3, to wraca, to właściwie nic się nie zmienia, że ta polska polityka była taka w stagnacji, jeżeli chodzi o przerabianie tych samych tematów, te same narzędzia. Czyli coś świeży powiew, przynajmniej na poziomie tak, narzędzi. Tak, no wtedy nie, że było nudno, ale niewiele się działo. Po prostu wszystko się albo powtarzało, albo to były informacje nudne dla innych krajów, włącznie z moim krajem, bowiem nie było to nic bardzo poważnego, zbyt poważnego. Ta rzeka polityczna płynęła sobie w tych samych brzegach, nie wylewając się, nie obniżając poziom. Było to po prostu takie nic.
jeżeli chodzi o dziennikarstwo, nie, muszę przypomnieć, że dziennikarstwo krajowe się troszeczkę różni od tego zagranicznego, bo nas zagranicznych nie interesują wszystkie szczegółowe sprawy na scenie politycznej, nas interesują sprawy, które albo dotyczą naszego kraju, albo dotyczą Europy, albo mają zasięg jakby poza granicą. Natomiast teraz ta rzeka nie tylko, że po prostu płynie może innymi brzegami, ale przede wszystkim raz się z tego brzegu wylewa, a raz poziom tej rzeki, tej wody jest zbyt niski. Innymi słowami, nie mówiąc metaforycznie, dzieje się, choć ja jestem tylko parę dni w kraju, ale wystarcza. Po pierwsze, ja śledziłem wydarzenia polskie, będąc w Moskwie praktycznie na co dzień, i bardzo się tym interesowałem. I teraz co wróciłem, słuchając, patrząc, czytając, widzę, że będę miał robotę. A robotę w tym prawdziwym sensie, bowiem jest sporo rzeczy, które przede wszystkim będę musiał tłumaczyć moim widzom, którzy może niektórym rzeczom nie są w stanie zrozumieć. To ja bym się chciał zapisać na taki serwis, bo ja sam chciałbym zrozumieć. To jest trudne, bowiem i ja się muszę jeszcze w tym zorientować, bo wszystkie... Ja byłem przyzwyczajony w Polsce do różnych wojenek. Od czasu Lecha Wałęsy, kiedy przyjechałem po raz pierwszy do Polski w 1992 roku. Ja wiem, co są wojny na górze. Natomiast nie byłem przyzwyczajony... czy wcześniej tego nie zauważyłem, do brutalizacji tej wojny. I tych parę dni, co przyjechałem, albo te ostatnie tygodnie, co bardziej szczegółowo już wiedziałem, że wracam do Polski, patrzyłem na informacje o Polsce, zauważyłem pewną brutalizację tej wojny, kiedy to określenie my i oni, czy my i wy, jest bardziej te rysy, czy jakby to powiedzieć, te kontury tego są bardziej widoczne. Wcześniej to było jakoś takie zamydlane, że było wiadomo, no ci są z tego i co. A teraz ta wojna jest werbalnie, słownie bardzo ostra i co zauważyłem od razu po powrocie, że społeczeństwo nie tylko, że się podzieliło wyraźniej na dwa czy więcej obozów, ale się bardziej radykalizowało w swoich poglądach. Ja to samo widzę u siebie w Czechach. Przyjście prezydenta Zemana podzieliło społeczeństwo niesamowitym sposobem. I to widzę dzisiaj w Polsce, że politycy w końcu może od tego są, ale zapominają, że mają też do spełnienia inną misję, jak misję kłótni i misję wojenek na górze. To mnie zdziwiło, że ta radykalizacja poglądów, nastawienia obozów przeciwko sobie jest bardziej wyrazista, jak powiedzmy te 4-5 lat temu. To rozumiem, że pewnie w Moskwie lepiej, ciekawiej, bezpieczniej, nie, spokojniej. W Moskwie, ja bym powiedział, to jest zupełnie inny styl pracy. Po pierwsze, jest to polityka, byleby co oni zrobili, jest to polityka mocarstwa na poziomie świata. To po pierwsze. Po drugie, kroki prezydenta Putina nie zawsze są zrozumiane i potrzeba ich rozumieć. I po trzecie, bycie korespondentem w Rosji nie jest tylko bycie korespondentem od Sachalina czy Kamczatki, gdzie parę razy byłem po Kaliningrad, ale jest też bycie w Doniecku, w Luhansku, na Krymie. I ja praktycznie z tych ponad 4 lat spędziłem, no może jakbym policzył dokładnie, rok w Donbasie, rok wśród separatystów albo na Krymie. Wyjeżdżając stąd nie spodziewałem się tego, że będę zakładał kamizelkę kuloodporną i kask na głowę. I tak się stało. Po prostu wyjeżdżając do Rosji, stał się ze mnie korespondent w pewnej miarze wojenny z sytuacji, która jest w Doniecku. Jak zrozumieć Rosję? Bo zastanawiam się, jak różni się wizja Rosji, będąc w Moskwie, czy będąc w różnych częściach Rosji, czy też w jakichś terytoriach spornych, a z tym postrzeganiem Rosji na przykład z Warszawy. To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie, zwłaszcza ta ostatnia część, patrzenie się z Warszawy.
trudno zrozumieć Moskwę czy Rosję, będąc poza granicami Moskwy czy Rosji. Jeszcze trudniej zrozumieć w Polsce, gdzie Polska ma specyficzny stosunek do wydarzeń w Rosji, w ogóle do Rosji można powiedzieć, jest to jasne dlaczego, no bowiem historia się nie da oszukać i Polacy mają taką historię, która jest bolesna i która jakby w stosunku do swojego wschodniego partnera nie należy do tych najłatwiejszych, ale w pewnym sensie w Polsce jest informacja o Rosji w przeważnej mierze, bym powiedział, taka, ja nie mogę powiedzieć przeciw Rosji, ale polskie media zbyt górują w sprawach, powiedziałbym, swoich, jak zrozumienia Rosji, czy się dobrze tłumaczę. Będąc w Rosji, oczywiście potrzeba się przyzwyczaić do stylu myślenia rosyjskiego i do stylu bycia w Rosji. Nie jest to łatwo i jestem pewien, że każdemu to trwa kilka tygodni, może kilka miesięcy, żeby zrozumieć, o co Rosjanom chodzi, ale najważniejsze jest to, że jest potrzeba zachować jakiś dystans do siebie, żeby nie ulec temu milionu informacji, które przychodzą do dziennikarza z Rosji, bowiem jest to bardzo duży kraj i dużo się dzieje. Taka ta selekcja tych informacji mniej ważnych, mniej poważnych jest niezbędna i będąc w Rosji dziennikarzem jest potrzeba czytać też między wierszami i nie ulegać takiej tej pierwszej informacji. Rosjanie są specjalistami w propagandzie. Jest potrzeba bardziej jak gdzieś indziej wszystkie informacje sobie szukać drugiego źródła, czy tak naprawdę jest i tak dalej. A jaki jest ten sposób myślenia rosyjski? Sposób myślenia jest w tym, bym powiedział, na pierwszym miejscu inny, że my jesteśmy wielcy. Rosjanie są ludźmi, którzy wiedzą, że są z bardzo wielkiego kraju. Po drugie, przeważnie żyją w tym, że są z kraju, który, tak jak to było w czasach komunizmu, są naprawdę światowym mocarstwem numer jeden. Dużo z nich się kieruje, nie chcę to bagatelizować, ale po prostu wypuszczamy ludzi do kosmosu, produkujemy broń atomową, to my jesteśmy supermocarstwem. Następnie ich sposób myślenia jest ze Związku Radzieckiego. Sporo ludzi do dzisiaj myśli, żyje w granicach Związku Radzieckiego. Jeżeli Żyrinowski miał sukces, a ja pamiętam, kiedy wylatywałem z Szeremetiewa po raz ostatni, to wbiła mi się w oczy ilekrotnie pojawiająca się reklama na tych monitorach lotniskowych. Pierwsze żądanie Żyrinowskiego partii, powrót kraju do granic Związku Radzieckiego. To jest coś naturalnego dla Rosjan, coś oczywistego, coś rzeczywistego. I w tych granicach Związku Radzieckiego oni myślą. Oni cały czas, myśląc politycznie, nie szukają opozycji, bo tak nie powinno być. Przecież ona nigdy nie była. Po co nam ta opozycja? Mamy swojego władcę, on rządzi dobrze, jest sympatyczny, wysportowany, silny, to jemu dajemy głos. Oni w przeważnej mierze nie myślą o tym, że jest alternatywa, że może być inaczej. Są sankcje, jest gorsza sytuacja gospodarcza. No, winien jest Zachód. Koniec, kropka. Koniec, kropka. I nie będą w tym myśleniu szukać innych alternatyw. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacje o 11.20. Mirosław Karas, korespondent czeskiej telewizji w Polsce i w Rosji, jest Państwa i moim gościem. Wracamy po informacjach. Co tu się stało? Ja nie wiem, ja też widzę, ale nie wiem, co się stało. Ja też nie wiem, co się stało. Ale ja wiem i powiem, co się stało. Ja, Maciej Zakrocki i moi goście. Od poniedziałku do piątku po 16.40. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Zaplanuj swój trening z zegarkiem sportowym TomTom, a po wysiłku odpocznij przy ulubionym filmie. Tylko teraz do ponad 200 modeli telewizorów dodajemy zegarek TomTom o wartości 600 zł. Saturn. Technologia tak ma. Zapraszamy na kursy Uniwersytetu
w wieku od 15 do 115 lat. Bez dyplomów, bez egzaminów wstępnych. Ucz się od ludzi z pasją. Wybierz kurs na Uniwersytecie Otwartym SGGW. Różnorodna tematyka. Każdy znajdzie coś dla siebie. Już od 200 zł za kurs. Poszerzaj swoją wiedzę. Rozwijaj zainteresowania. Ucz się i poznawaj świat z SGGW. Uniwersytet Otwarty SGGW. Wszystkie szczegóły na www.uosggw.pl. Zawsze jesteś komuś potrzebny. W dzień i w nocy. Nie może ograniczać Cię ból. Dlatego sięgnij po Opokan Med. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Dlaczego ludzie wybierają studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej? Chcę się rozwijać, zdobywać nowe kontakty, uczyć się od praktyków i znaleźć lepszą pracę. Oferta WSB jest bardzo szeroka. Bez trudu znalazłam tu studia podyplomowe, dzięki którym poczułam się pewniej w pracy. Zapisz się na studia podyplomowe do 19 września i studiuj 600 zł taniej. Wyższa Szkoła Bankowa. Miejsce spotkań praktyków. Czy wiesz, co łączy Mazury, morze, góry i miasto? To proste. Trawa i krzewy. Większość z nas nie spodziewa się w nich kleszczy. Tymczasem nawet miejski park może być miejscem zagrożenia kleszczowym zapaleniem mózgu. To bardzo groźna choroba wirusowa, na którą nie ma lekarstwa. Możesz się jej ustrzec, wykonując szczepienia ochronne. To jedyny pewny sposób na KZM. A potem bezpiecznie ruszaj w świat i ciesz się życiem. Więcej na szczepkleszcz.pl. Organizator kampanii społecznej Fundacja Aby Żyć. Beata Sadowska. Pani magister, chciałabym olej z wątroby rekina. Który jest najlepszy? Polecam suplement diety Preventik. Dobrze, z tym, że ostatnio miałam 120 kapsułek, a tu jest 60. 60, ale z podwójną dawką. Preventik edycja specjalna. Dzięki podwójnej dawce 500 mg odpowiada aż dwóm standardowym kapsułkom oleju z wątroby rekina. Ale to nie wszystko. Preventik jest jeszcze wzmocniony bezzapachowym czosnkiem. Widzi pani, kapsułka kapsułce nierówna. Ten Preventik ma dwa razy tyle oleju i jeszcze czosnek. Nigdy tak nie porównywałam. Poproszę Preventik. Preventik. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Tym, którzy właśnie budzą się w Hampton by Hilton, przypominamy, że pyszne śniadanie, dostęp do Wi-Fi i doskonały sen są wliczone w cenę pobytu. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Wszystko, zawsze najniższe wszystko. Ceny przy rezerwacji cześć, bezpośrednio na hilton.pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Małgorzata Mostowiece, zapraszam. Jedna Rosja będzie mogła samodzielnie przegłosować zmiany w Konstytucji. Zdobyła bowiem w Dumie większość kwalifikowaną 2/3 głosów. We wczorajszych wyborach partia stanowiąca zaplecze prezydenta Władimira Putina zagwarantowała sobie 343 z 450 mandatów. Szef Banku Centralnego Niemiec ostrzega w wywiadzie, że w wyniku Brexitu instytucje finansowe z siedzibami w Wielkiej Brytanii mogą stracić prawa pasportingowe, pozwalające im na działalność na terenie całej Unii Europejskiej. Prawa te bowiem są związane z jednolitym rynkiem i wygasną automatycznie, gdy Wielka Brytania nie pozostanie przynajmniej częścią europejskiego obszaru gospodarczego. I jeszcze rekordowy pod względem ataku rekinów dzień na Florydzie, na jednej plaży. Te drapieżniki zaatakowały wczoraj aż 3 serwerów. Każdy z nich został dotkliwie pogryziony i, jak informuje Fox News, trafił do szpitala. To pierwszy taki przypadek odnotowany w Stanach Zjednoczonych, a Straż Przybrzeżna i biolodzy starają się teraz ustalić, jaki gatunek rekina odpowiada za te ataki. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w Radiu Tok FM o 11:40. Pogoda. Na południu Polski możliwy słaby deszcz. Tam też najwięcej chmur. W pozostałych regionach sporo słońca. Za to chłodniej na termometrach od 14 stopni w Krakowie, przez 15 w Trójmieście, 18 w Warszawie, do 19 stopni w Szczecinie i Lublinie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Duffy zjadł lewy but. I tapetę. I stół. I kanapę. Kochanie, mamy najdroższego psa świata. Nagłe wydatki pojawiają się nagle. W Getin Banku to rozumiemy. Dlatego kredyt do 17 tysięcy złotych otrzymasz bez zaświadczenia o dochodach i wyciągu z konta. Getin Bank.
Szanujemy czas i pieniądze. Przypominamy, że ostateczna kwota kredytu zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły oferty dostępne w oddziałach banku i na gettingbank.pl. Reklama. Owczarek. Cezary Łasiczka, program Owczarek. Studio redaktor Mirosław Karas, korespondent czeskiej telewizji w Polsce i w Rosji. O duszy rosyjskiej rozmawialiśmy przed informacjami. Wielu korespondentów, komentatorów także podkreśla, że popularność Putina wynika m.in. z tego, że właśnie to, o czym redaktor Karas mówił przed informacjami, że on przywrócił poczucie mocarstwowości, bo Związek Radziecki, tak, ale potem ta Rosja Jelcyna, to była Rosja, która nagle z mocarstwa stała się właśnie już, Amerykanie nie bardzo mieli z kim rozmawiać, tak? I nagle Putin trochę przywraca tę mocarstwowość taką, która gdzieś tam jest zaszyta w pokładach duszy. To myślenie właśnie, że jesteśmy z kraju, który rozdaje karty, że jesteśmy z kraju, który wysyła ludzi w kosmos, że jesteśmy z kraju, który rozmawia z największymi tego świata o tym, co się będzie działo w takim regionie czy w innym. No tak, popularność Putina jest, Putin jest dla, to co teraz słyszałem, to jest właściwie prawda. Kogo ci Rosjanie mają pamiętać? No Breżniewa już nie pamiętają. Tych, co byli po Breżniewie, bardzo szybko umierali, no, nie zdążyli nawet zapamiętać jej nazwiska. Potem przyszedł Gorbaczow, dzisiaj jeden z najbardziej znienawidzonych polityków w Rosji, który jeżeli by było dzisiaj wybory prezydenta, nie uzyska 1%, bo on doprowadził do tego, co wszyscy kochali, a czym wszyscy do dzisiaj żyją. Potem przyszedł Jelcyn, który jest symbolem kradzieży, wszystkich tych dziwnych prywatyzacji, tego, że zostali milionerzy z nieznanych przyczyn, jak, skąd te pieniądze wzięli. No i potem przyszedł rozwal zupełnie Rosji, Rosja była na kolanach i przychodzi ambitny Putin, który ma okrążenie około siebie ludzi, których sobie sprowadził jeszcze ze służb i z przyjaźni w Petersburgu i stawia z kolan tą Rosję, co mu się w końcu udało. To jest dzięki asowi światowej dyplomacji Lawrowowi. I Putin doprowadził do tego, że Rosja jest nie tylko mocarstwem w kosmosie, ale okazuje się, że rozszerza jakby te swoje granice. Rosjanie wyrazami poparcia dali jasno znać po aneksji Krymu, po okupacji Krymu. Putin, to było rekordowe poparcie, prawie 90%, bo Putin przyznał się do tego, że on to wymyślił, że on tam wysłał tych żołnierzy. I ci żołnierze, którzy tam byli z tymi kalasznikowami, podczas tego referendum, zostali bohaterami narodowymi. Oni chcieli pokój. Mi się to przypomniało z 68 rokiem, kiedy ja w Rosji często na ten temat rozmawiałem. My chcieliśmy pokój. My przyszliśmy was ratować, wam pomagać, bowiem u was mieli być magazyny natowskie i Niemcy chcieli u was inwazję. I po to przyszliśmy wam pomóc. I Rosjanie do dzisiaj się uczą, na przykład o okupacji Czechosłowacji, że to było mistrzowskie pokazanie ćwiczenia wojskowego na szerokiej skali internacjonalnej pomocy. To jest dzisiaj w podręcznikach. To jest inwazja do Czechosłowacji. Mistrzowski pokaz, jak można załatwić sprawę wojenną za granicami. I tak oni traktują Krym. I dlatego ten Putin, który lowi na dnie amfory, który ratuje tygrysa, który chce latać z ptakami jak Ikarus, jest ich ulubieńcem. Po pierwsze. Po drugie, to jest jedno z haseł wyborczych, teraz, które były w Rosji. Dlaczego głosować na partię Jedna Rosja? Pierwsze były trzy punkty. Pierwszy punkt, bo to jest partia prezydenta Putina. Jest to człowiek, któremu Rosjanie ufają na tyle, bowiem nie mają alternatywy. Kogo, jeżeli nie? To jest trzecie hasło tej partii. Kogo wybierać, jeżeli nie jedną Rosję? Komu ufać, jeżeli nie Putinie? Kogo wybierać, jeżeli nie jego? Także dochodzi do sytuacji, kiedy rosyjski prezydent nie tylko, że ma dużo władzy, ale ma dużo
dużo jakby przestrzeni okolo siebie pustej, bo nikogo nie dopuszcza innego do władzy. On o wszystkim decyduje, on zwalnia, on mianuje, on zbiera pochwale, Medwiediew zbiera krytykę, bo jeżeli się coś nie uda, no to przecież rząd jest winien, prawda? Także dla Putina jest idealne czasy są. Choć Rosjanie nie mają teraz najlepszą sytuację gospodarczą, ale to jest winien Zachód, ale Putin jest cały czas bohaterem. A jak jest postrzegany ten konflikt ukraińsko-rosyjski w Rosji? Ja pamiętam czasy, kiedy to byli najwięksi przyjaciele. To byli bracia. Oni do dzisiaj mówią, że to jest naród braterski. Tylko, że się mordują. Co u braci nie bywa na porządku dziennym, prawda? Sytuacja jest taka, że dzisiaj doszło do tego, że z obu stron, jeżeli się zada pytanie, który kraj czy który naród jest na pierwszym miejscu tych, których nie lubimy, no to w Rosji jest Ukraina, a na Ukrainie jest Rosja. Sytuacja 5 lat temu, 6 lat temu absolutnie nie do wyobraźni. Dzisiaj o Ukrainie mówi się jako o barbarach, o ludziach, którzy są wrogo nastawieni do Rosji, którzy chcą zniszczyć Rosję, którzy chcą zniszczyć rosyjski Krym i tak dalej. Nastawienie jest niezbyt przyjaźne, co widać w końcu na polach walki w Doniecku. Rosja jest wielka. Jak Rosjanie traktują tak zwaną wojnę hybrydową, czyli taki nieoficjalny, trochę nielegalny, nie chcą zniszczyć, to się głupi, jest Rosja za duża, nas tam nie ma, mówią Rosjanie, a jeśli tam ktoś jest, to tam jest podczas własnego urlopu. No to jest takie, żeby to dobrze zrozumieć, czy podać to jakby do wytłumaczenia, no to jest tak, żeby przedstawić sobie, ok, mam jednostkę wojskową gdzieś w Pskowie na przykład, bo sporo żołnierzy było stamtąd. Ja nie wiem, jak to w armii polskiej, ale chyba jest to niedopuszczalne, czy nie do zrozumienia. No, wyobrazić sobie, panie pułkowniku, biorę sobie na miesiąc urlop. Aha, no to wiesz ten urlop, a dokąd jedziesz? Ale idę sobie powalczyć na Ukrainę. Tylko uważaj, żeby to było w czasie urlopu. Wydaje mi się, że to jest zbyt troszeczkę brutalne, prawda? Czy można brutalne? No, jakby nie do zrozumienia. I Rosjanie twierdzą, nas tam nie ma. Jeżeli ktoś, to są ludzie na urlopie, niezależne środki na Ukrainie, twierdzą, że takich żołnierzy już jest kilkanaście tysięcy, z czego ich kilka tysięcy zginęło. W Rosji jest zakazane, wyszła ustawa, mówić o informacjach dotyczące żołnierzy za granicą. Od tych informacji się nie ujawnia. Według nieoficjalnych źródeł są jeszcze cały czas trupy z obu stron. Leżą, nawet mogę potwierdzić, na lotnisku międzynarodowym w Doniecku. Trupy, które tam leżą już kilka miesięcy, bowiem nie są w stanie się dogadać, kto ich posprząta. Kto je posprząta. I dotycząc tej armii, Moskwa się do tego nie przyzna, tylko ona się nie przyznawała, przypomnijmy, do Krymu. Nas tam nie ma, to byli nieoznakowani ludzie. Ja z jednym z nich rozmawiałem, który mi powiedział, skąd? No z Rosji jestem. Przyznał mi się jeden. Putin cały czas twierdzi, to nie nasi. A potem kilkaset ludziom, którzy byli nazywani ludźmi pokoju, życzliwymi ludźmi, dał ordery i nagrody. To się przyznał po kilku tygodniach, że to byli oni. To wszystko dla mnie jest sygnał, że jest kwestią czasu, kiedy się ktoś przyzna, tak, nasi tam byli. Ja tam byłem naprawdę bardzo dużo. Ja tam spędziłem kilka miesięcy. Ja zawsze sobie daję pytanie, a skąd biorą wszyscy amunicję? No skąd? Mnie powiedzieli, no to mamy ze magazynów armii ukraińskiej. No to jakie musiały być magazyny armii ukraińskiej w Doniecku i w okolicy, jeżeli ponad 2 lata się tam strzela bardzo ciężkiej broni? No skąd ta broń jest? Skąd ta amunicja jest? Ja oczywiście nie mam tutaj żadnych powodów, żeby powiedzieć tak, ciąg numer 2, zielony, jest z tej jednostki. Tak twierdzą niektóre w Rosji niezależne ośrodki, które podają nawet według różnych rejestracji, skąd te ciężarówki, te ciolgi, te armaty pochodzą.
Ja nie wiem, ja w tym nie jestem ekspertem. Oni twierdzą, że są rosyjskie. Ale skąd ich mają wszyscy ci, którzy walczą na wschodzie Ukrainy? No to jest pytanie, które myślę, że jest jasną odpowiedź. Czyli ten konflikt szybko nie... Nie zakończy według mnie się, bowiem tej woli nie ma z ani jednej, ani z drugiej strony. Ukraina nie jest w stanie rozwiązać tą sytuację. W Doniecku twierdzą, że oni przecież nie chcą być w Rosji, ale mają czas rosyjski. Można tam płacić tylko rublem. Na Ukrainie można płacić tylko rublem, prawda? I ukraińskiej telewizji nie ma, tylko rosyjskiej. Ale my z Rosją nie mamy nic wspólnego, twierdzą separatyści, oprócz pieniędzy, czasu, mediów i tak dalej. Rosja twierdzi, to nie nasze dzieło, to nie nasza sprawa. I Ukraińcy po prostu nie mają sił, żeby tam zrobić porządek. Potem wszyscy się dogadali na jakichś mińskich umówieniach, które nikt, ani Ukraina, ani Rosja, ani separatyści nie spełniają, bowiem ponad 500 kilometrów jest granicy, która jest bez kontroli ukraińskich władz. Ja zawsze to daję na pierwsze miejsce, bowiem dopóki nie będzie tej kontroli nad granicą, to o czym można mówić? Można przejść tą granicę jakkolwiek. Ja mogłem ją przejść w którymkolwiek miejscu chciałem. Do dzisiaj są jeńcy, którzy kilka miesięcy siedzą w tych więzieniach, w tych piwnicach. Byłem w tych piwnicach i widziałem tych więźniów. Widziałem akurat ukraińskich wojennych, którzy są w więzieniu u separatystów. No, po co takie mińskie umowy, jeżeli ich cały czas jest... Prawie dwa lata za chwilę będą, półtora roku minęło. Nikt ich nie spełnia. No to widocznie nikomu się nie chce. Także ja myślę, że ten konflikt będzie zamrożony do chwili, kiedy Rosji będzie się bardziej chcieć go wznowić, kiedy będzie bardziej potrzebne jakby zostrzenie tego konfliktu. Czyli kiedy? Nie wiem. To jest na długą skalę. Na długą skalę, bowiem jest to troszeczkę dziwne, bo to nie jest tak duże terytorium. Nie jest to tak duże terytorium. Ukraińcom widocznie nie stać na to, żeby cokolwiek zrobić więcej. Oczywiście, no nie mogą jedni i drudzy bez przerwy strzelać, bo giną ludzie, śpią w piwnicach, zniszczone są domy, zniszczone są szkoły, szpitale. Po prostu jest to tak, jakby przeciwko w Polsce, nie wiem, z Mazowsza walczyli w Toruniu. No, daję takie porównanie. I coś dla mnie niezrozumianego. Ja jeździłem do Doniecku, kiedy było Euro. To był jeden z najnowocześniejszych stadionów w Europie. Lotnisko było super. Dzisiaj na lotnisko nie można wejść, bowiem to po prostu to, co zostało z lotniska, to są ruiny z trupami. Także to są te niezrozumiane rzeczy, które mnie prowadzą do tego, że nie jestem w stanie określić, jak długo to może trwać. Ja już nie wierzę temu, że oni przy stole są w stanie cokolwiek dogadać. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacje o 11.40. Redaktor Milosław Karas, korespondent czeskiej telewizji w Polsce i w Rosji, jest Państwa moim gościem. Wracamy po informacjach. Owczarek. Jeśli korzystamy z sieci wewnętrznej, należy zwrócić uwagę, czy konfiguracja firewalla pozwala na komunikację z portem. W tym przypadku należy również koniecznie zwrócić uwagę, czy połączenie, z którego korzystamy, nie odbywa się przez serwer proxy. Korzystanie z serwera proxy może uniemożliwić korzystanie. Spokojnie, poradzimy. O technologiach. Jak nie przegapić nowych możliwości i jak zrobić to sprawnie i bezpiecznie. Krótko, konkretnie i na temat. Poradnik Tok FM. Od poniedziałku do piątku po 17.55. Zapraszam. Karolina Głowacka. Reklama. Kukuczka. Pierwsza biografia legendarnego Himalaisty. Opowieść o granicach ryzyka, które bywają granicami człowieczeństwa. Inspirująca lektura dla tych, którzy marzą i pragną spełniać swoje marzenia. Kukuczka. Książka już w sprzedaży. Karol, a jak kupujesz warzywa i owoce, to jak rozpoznajesz te naprawdę świeże? Moim zdaniem muszą być świeże zerwane. I przywożone codziennie? Dokładnie. No, to stąd się bierze świeżość. No ja biorę stąd. Wstąp na ryneczek Lidla, bo już teraz pełne soku granaty, tylko
7,99 za kilogram. 7,99. A pyszne polskie brokuły za 2,29 za sztukę. 2,29. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję rutynę CEMET, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutynę CEMET to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując rutynę CEMET, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny rutynę CEMET, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Od lat zachwyca na Saskiej Kępie smakami, wnętrzem, klimatem, a teraz oczaruje stary Mokotów. Restauracja Dom Polski. Jadłospis stworzony harmonijnie z rytmem przyrody. Inspirujące połączenie unikalnych produktów i kulinarna przygoda dla każdego smakosza. Wpadnij skosztować naszych dań lub zorganizuj imprezę okolicznościową. Zapraszamy. Restauracja Dom Polski, ulica Belwederska 18 oraz Francuska 11.